Rozali zależy na Wojtku, ale boi się, że inni uczniowie będą się z nich śmiać. Czemu wybiegłaś od razu po angielskim? No bo musiałam iść do łazienki. Aha. Idziemy pograć w piłkarzyki? Nie, nie, nie mam ochoty. No to chociaż do sklepiku. Nie, wiesz co, dobra, to ty pójdź, a ja sobie tutaj poczekam. Dobra? Rozalia, o co ci chodzi? Unikasz mnie? Nie, no coś, ty po prostu... Tak no, no powiedz. No bo Gabrysia mi zasugerowała, że jesteśmy, jakby to powiedzieć, no, niedobrani. Co? Serio? Przecież to nie jej sprawa. No ale co, jak ona ma rację? No co ci dokładnie powiedziała? Że ja jestem wysoka, a ty jesteś niski. No, ale to normalne, przecież w każdym związku ktoś jest niższy, a ktoś wyższy. A poza tym rzadko są pary, w których są równego wzrostu. No dobra, ale wiesz, to zazwyczaj chłopak jest wyższy. Ale jakie to ma znaczenie? Niby żadne. No ale... właśnie, ważne, że się lubimy i dogadujemy. No chyba, że ja ci się nie podobam. Podobasz, tylko chodzi mi o to, jak ludzie się patrzą. Jezu, to niech patrzą i widzą, jaki mamy dobry związek. No dobra, no. Dobra, nieważne, idę porozmawiać z Elą. Dobra, cześć. Cześć. Serio? Jak Rozalia może przejmować się czymś takim jak wzrost? I to tylko dlatego, że koleżanki nagadały jakiś bzdur. Przecież super się dogadujemy i lubimy razem spędzać czas. A to jest najważniejsze, prawda? Rozalia boi się, że nie będzie w stanie zaakceptować różnicy wzrostu między sobą a Wojtkiem. No co jest? No bo ja nie mogę przestać myśleć o tej różnicy wzrostu między mną a Wojtkiem. Rozalka, zachowujesz się, jakbyś to dzisiaj odkryła. No, ale dopiero dzisiaj z moim chłopakiem, no. I nigdy ci to nie przeszkadzało i nie powinno. No nie przeszkadzało, ale wtedy był kolegą, a nie chłopakiem. Zresztą nie wiedziałam wtedy, że to jest taka duża różnica. Jak ci to tak przeszkadza, to nie wiem, stawaj zawsze o schodek niżej albo siadaj, jak on stoi. Bardzo przydatne rady, naprawdę. Poza tym ty nie musisz się tym przejmować, bo mój brat zawsze był taki niski, a jak skończył 17 lat, to tak wystrzelił, że mam teraz prawie 2 metry. Aha, Wojtek ma 15 lat, czyli mam czekać 2 lata, aż urośnie. Nie, nie masz czekać, masz się po prostu nie przejmować. I słuchać docinek Gabrysi cały czas na ten temat, nie, tak? Błagam cię, teraz to już mnie wkurza, po prostu się nie przejmuj. Spróbuję. No, już jest okej? Okay? No chodź, bo się za chwilę spóźnimy i głowa do góry. Znaczy, no, lepiej w dół. Bardzo śmieszne, naprawdę.